dwa gole, dobra skuteczność pańska, ale też koledzy świetnie sobie radzą jak na razie. Czego się spodziewacie przed finałem? Tak, to była zespołowa gra. Każdy dzisiaj włożył wszystko to, co miał w ten mecz. Cieszy nas to, że wygraliśmy. Teraz trzeba odpocząć troszkę i przygotować się na ten finał. No właśnie, ten tydzień przerwy to wam pomoże? Czy przeszkodzi bardziej? Bo jesteście w dobrym rytmie. Tak, jesteśmy w dobrym rytmie, ale na pewno kilka dni odpoczynku i później kilka dobrych treningów myślę, że tylko nam pomoże i będzie przydatne. Czekacie na rywala. Kto w tamtej rywalizacji według... Teraz można chyba już powiedzieć, kto według was powinien awansować i z kim się chcecie spotkać? No tam jest, że tak powiem, wszystko rozegrane, można powiedzieć tak, bo tychy dzisiaj mają decydujący, można powiedzieć, mecz u siebie. Także to jest w ich rękach, my czekamy na przeciwnika i zobaczymy, kto nam się trafi. No. Trzeci finał z rzędu to dominacja Krakowi. No, przed każdym sezonem wystawiamy sobie cel i świadomie do niego dążymy. Myślę, że każdy z chłopaków ma ambicję taką, żeby po prostu grać o ten jak najwyższy cel. Staramy się to realizować i myślę, że dlatego tak jest. To dziękuję.